Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Maciej Klonowski. Witam Pana, szanowny Panie Stanisławie. Czy może Pan wyjaśnić, dlaczego premierem Polski jest niemiecki agent zadaniowany przez BND, przejętym od Stasi Morawieckiej o pseudonimie Jakob i Student? I wszyscy w PiS cicho siedzą, a przecież PiS to opcja amerykańsko-żydowska, a naczelnik państwa jest wyjątkowo antyniemiecki i utrzymuje taki nowotwór i wrogiego agenta w swoim rządzie. A może Kaczyński już nic nie może, albo demencja, starcza, głupota lub został marionetką starych kiejkutów w USA. Pozdrawiam serdecznie z Lublina i życzę zdrowia. No dziękuję za te pozdrowienia. Proszę Pana, no ja wiem tylko, że Mateusz Morawiecki był, co podał Leszek Szymowski te informacje i nikt jej nie zdementował, był w 1980 roku wpisany jako tajny współpracownik Stasi pod tymi pseudonimami. Natomiast czy obecnie jest agentem niemieckim zadaniowanym przez BND? Nie jest to wykluczone, ale też nie jest to udowodnione. W związku z tym to po pierwsze. Po drugie, przecież naczelnik państwa jest wyjątkowo antyniemiecki. Naprawdę? Widzę, że pan się nabrał na naczelnika państwa. Kto wierzy naczelnikowi państwa, ten sam sobie szkodzi. Proszę zwrócić uwagę, gdyby naczelnik państwa rzeczywiście był antyniemiecki i gdyby naczelnik państwa rzeczywiście, tak jak deklaruje, sprzeciwiał się budowie IV Rzeszy, no to w 2021 roku nie forsowałby w Sejmie Polskim przy pomocy klubu parlamentarnego Lewicy, który tam się składa, że tak powiem, to jest element, część obozu zdrady i zaprzeństwa, nie forsowałby przy pomocy klubu parlamentarnego Lewicy, i to osobiście forsował, ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Ta ustawa, ta ratyfikacja wyposażała Komisję Europejską w dwa uprawnienia, których Komisja Europejska wcześniej nie miała. Uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych, samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii i nakładania unijnych podatków. Przecież to jest milowy krok na drodze budowy IV Rzeszy. A jednocześnie naczelnik państwa z miedzianym czołem w rządowej telewizji zapewnia, że on tam jest przeciwnikiem. No to liczą się, czy słowa się liczą, czy czyny się liczą. Moim zdaniem liczą się czyny, w związku z tym dlatego mówię, że jak ktoś wierzy naczelnikowi państwa, ten sam sobie szkodzi. No i co pan tutaj wyraża przypuszczenie? Ja, demencja to nie, ani starcza głupota, lub został marionetką starych kiejkutów. No co to znaczy został? Co to znaczy został? Proszę pana. Tu ja w ramach mojej ulubionej teorii spiskowej głoszę pogląd, że w Polsce nie można być skutecznym politykiem, nie będąc niczyim agentem. No i tyle. Quintus Maximus. Dzień dobry, panie Stanisławie. Co pan sądzi na temat ogólnego stanu Wojska Polskiego? No, jest powiększane w tej chwili. Jak to wygląda? To niekiedy wygląda groteskowo, dlatego że na przykład te weekendy z wojskiem, że tam jednodniowe szkolenie. Naprawdę myślę, że pan Mariusz Błaszczak nie zdaje sobie sprawy z komizmu tej sytuacji, znaczy z groteskowości tej sytuacji, bo jednodniowe szkolenie wojskowe to są jakieś żarty.
To są jakieś żarty. Więc to jest jedna sprawa. No, armię moim zdaniem trzeba powiększyć, jasna sprawa. Natomiast no, w tej chwili odnoszę wrażenie, że po przekazaniu Ukrainie sprzętu za darmo i tak dalej, tu jeszcze pan prezydent Duda przy okazji tam taki był już w euforii, przy okazji wizyty prezydenta Bidena, nawet zdaje się coś tam mówił o myśliwcach, które Polska w Ukrainie może przekazać, no to zostalibyśmy z fiutem w garści i nie wiem, czy jak nasza niezwyciężona armia mogłaby spełniać zadania jakieś bojowe. W ogóle to o tym, że panuje tutaj fermentacja, to świadczą te częste zmiany na stanowiskach dowódczych w Wojsku Polskim. No tam się ci dowódcy, ci wodzowie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Teraz pan generał Kukuła został tym generalnym dowódcą rodzajów sił zbrojnych, ale obawiam się, że on też prochu nie wymyśli. Więc to by świadczyło o jakiejś fermentacji w wojsku, a to nie jest dobrze, bo to no, metody są inne, ale to trochę w skutkach to może doprowadzić do podobnych skutków jak po wielkiej czystce stalinowskiej w Armii Czerwonej, gdzie tam trafili, no niby ta armia istniała, ale dowódcy nie umieli dowodzić i dopiero w czasie wojny się uczyli kosztem bardzo, bardzo wysokim. Także tak sądzę. No i szkoda, że nasi umiłowani przywódcy nie zatroszczyli się o to, nie zakrzątnęli się wokół tego, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały koszty uzbrojenia tych 200 tysięcy dodatkowych żołnierzy polskich. No ale to, mój Boże, no nie możemy mieć przesadnych oczekiwań od naszych mężyków stanu. Pan Andrzej Pienkoś. Czy jako oczytany człowiek nie uważa pan, że polskie lektury szkolne są aż za bardzo przepełnione bólem, biedą i cierpieniem? Anielka, Janko, muzykant, kamizelka, a nawet pies, który jeździł koleją. Dzieci to czytają, a potem się słyszy, że Polacy są posępni i jacyś tacy bez radości. Pozdrawiam. No dziękuję za pozdrowienia. Ja nie znam listy współczesnych lektur dla dzieci, dla podstawowej szkoły, uczniów szkoły podstawowej, więc tam trochę ze zdziwieniem czytam, że Anielka, Janko, muzykant, kamizelka to są nadal lektury, to jest nadal lektura obowiązkowa. Jeśli o mnie chodzi, to ja bym jako lekturę obowiązkową przynajmniej dla chłopców w szkołach podstawowych, to bym książki Juliusza Wermy, takie jak 15-letni kapitan, 2 lata wakacji i tak dalej, bo zwłaszcza 2 lata wakacji, ale 15-letni kapitan też, bo one, tam to jest historia takich, znaczy 2 lata wakacji, to jest historia takich chłopców, którzy trafili na bezludną wyspę i tam od zera właściwie się zagospodarowują i tworzą coś w rodzaju państwa. I to takiego, które nawet mogło pokonać najazd bandytów, tam takich piratów z bojów morskich. No i to tam takie książki uczą zaradności, dzielności, takiego poczucia odpowiedzialności i tak dalej. Natomiast no, to zgadzam się, że kiedyś rozmawiałem z pewnym Rosjaninem i on mi powiedział, to jeszcze za czasów sowieckich, i on mi powiedział, że on nie chciałby być Polakiem. No to mówię, a dlaczego byś nie chciał? A on mówi, bo u was gierojów nie ma. Was gierojów nie ma. Rzeczywiście
nasz, że tak powiem, etos jest naznaczony cierpiętnictwem i to by trzeba było zmienić trochę. Tu, żeby się wahadło wysunęło może nie przesadnie w drugą stronę, w stronę trumtadracji, ale no do doskonałą odtrutką na cierpiętnictwo to jest Sienkiewicz, to jest trylogia. Także wydaje mi się, że taką bym receptę tutaj proponował. Pan Marek Kubicki. Panie Stanisławie, często odnosił się pan do Józefa Mackiewicza. Czy mógłby pan powiedzieć, co sądzi o Stanisławie Cat-Mackiewiczu? No mógłbym. Stanisław Cat-Mackiewicz, o ile Józef Mackiewicz wprawdzie był dziennikarzem, nawet pracował w Słowie, którego redaktorem naczelnym był jego brat Stanisław Cat-Mackiewicz, ale Józef Mackiewicz był przede wszystkim pisarzem, podczas kiedy Stanisław Cat-Mackiewicz był przede wszystkim dziennikarzem. To jest taka podstawowa różnica. No i też różnica druga, taka powiedziałbym ideologiczna, o ile cechą taką charakterystyczną Józefa Mackiewicza był, jak to nazywa Michnik, zoologiczny antykomunizm. Zoologiczny antykomunizm. Ciekawe, że Michnik nigdy żadnego hitlerowca nie nazwał, że był zoologicznym hitlerowcem. Ale zoologiczny, no to już jak ktoś jest antykomunistą, to już naprawdę gorszy od wszystkiego. Gorszy od śmierci. A Józef Mackiewicz rzeczywiście pytany o narodowość, to mówił, że jest narodowości antykomunistycznej. Cat Mackiewicz pod tym względem był bardziej elastyczny. Najlepszym dowodem było to, że wrócił z emigracji w Londynie, gdzie przez pewien czas piastował urząd premiera, na ojczyzny łono. No i tutaj może i dobrze, bo napisał wiele książek wydawanych później przez Pax. Oczywiście tam bezpieka go prowadziła i tam próbowała go nawet szantażować. Jedną taką historię chętnie opowiem, bo Stanisław Cat-Mackiewicz był kobieciarzem. No i tam prawdopodobnie bezpieka mu podstawiała jakieś panie. No i na domiar złego robiła mu zdjęcia. No i kiedyś u Becych, chcąc go tam rozmiękczyć, zdjęcia mu pokazali. A on tak ogląda te zdjęcia z zainteresowaniem, powiada do nich, czy mogę to pokazać Wańkowiczowi, bo jak mu opowiadam, to nie wierzy. Więc Stanisław Cat-Mackiewicz jako dziennikarz i publicysta, publicysta przede wszystkim, napisał bardzo dobre książki, między innymi na temat historii Europy od czasów średniowiecznych do czasów średniowiecznych, to o czasach średniowiecznych pisze w książce Herezje i Prawdy, o czasach takich już nowożytnych, wiek XIX, to książka Bylbal. Wiek XIX i XX to jest Europa in flagranti. No i wiek XX to Zielone oczy. Myślę, że warto przeczytać te książki. Chociaż Stanisław Cat-Mackiewicz spotykał się z zarzutami, że czasami trochę koloryzuje i nagina fakty, ale nawet jeśli te zarzuty były uzasadnione, przynajmniej częściowo, no to zrobił to w sposób szalenie interesujący. Rudy. Panie Staszku, jak to jest, że pomimo swojego wieku jest pan inteligentnym człowiekiem? Co to znaczy, że pomimo swojego wieku jestem inteligentnym człowiekiem? No panie Rudy, co pan mówisz takie rzeczy? Uważa pan, że w moim wieku to już się traci inteligencję? Traci się zdrowie, sprawność fizyczną, wigor, ale nie inteligencję. Dlaczego? No...
Potrafi pan bezbłędnie odróżnić propagandę od prawdy i potrafi pan zauważyć, co kryje się za kulisami, kiedy pana rówieśnicy, zapatrzeni ciągle w telewizor, nie wiedzą nawet, którą nogą stać, dopóki ładna pani z wiadomości im tego nie przekaże. Pozdrawiam. No to wie pan, ja zawsze starałem się na podstawie tych informacji, które były mi dostępne, no i takiej wiedzy zdobywanej przez całe życie, dlatego właśnie tutaj tak się obruszyłem na temat uwagi co do wieku, żeby wyrabiać sobie własny pogląd. No, jak już nie, nic nie, wychodziłem z założenia, to jeszcze za komuny, że jak nic nie mogę zrobić, to przynajmniej niech rozumiem, co się dzieje. Przynajmniej tyle. No więc tak, to takie podejście bym zalecał. Łukasz J. Kochany panie Staszku, krynica mądrości, ale mi tu kadzi pan Łukasz. Dziś pytanie intymne. Mam nadzieję, że pan jako stary świntuch się nie obrazi. No, a pruderyjnych działaczy z góry przepraszam. Czy nie uważa pan, że nauczanie Kościoła katolickiego na temat ludzkiej seksualności uległo talmudyzacji? Wszelka antykoncepcja, stosunek przerywany, pozycja na pieska to grzechy ciężkie nawet w małżeństwie. Talmud zawiera 613 nakazów i zakazów, często groteskowo oderwanych od rzeczywistości. I w moim odczuciu talmudyzacja w tej sferze nauczania Kościoła aż kłuje w oczy. Czy nie lepiej byłoby dla Kościoła wrócić do korzeni w tym temacie i odwołać się do ukochanej cywilizacji łacińskiej? Czyli ustalić najważniejsze zasady, a w szczegółach rządźcie się sami. Łacińskie podejście implikowałoby w moim odczuciu następujące rozwiązanie. Seks pozamałżeński, aborcja w każdym stadium życia dziecka oraz antykoncepcja wczesnoporonna to bezdyskusyjny i na wieki wieków grzech, bezdyskusyjny i na wieki wieków grzech ciężki. A wszystko, co nadto, od talmudycznego złego pochodzi. Ma to sens, czy pożera mnie demon herezji? Kłaniam się nisko. Proszę pana, myślę, że nie demon herezji pana pożera, tylko odnoszę wrażenie, że pan nie jest dobrze poinformowany. Właśnie ten katalog, który tutaj pan przedstawił jako bezdyskusyjny i na wieki wieków grzech ciężki, to jest treścią nauczania Kościoła. Natomiast tu jeszcze coitus interruptus bym dodał, ale to już wynika z nauczania Kościoła rzeczywiście, ponieważ według, no to teraz się to zmienia właśnie. Tradycyjne nauczanie Kościoła wyglądało tak, że celem stosunku płciowego jest prokreacja, a przynajmniej nie powinna w trakcie czy przy przystępowaniu do stosunku płciowego prokreacja nie powinna być z góry wykluczana. Dlatego taki niechętny stosunek do środków antykoncepcyjnych, no i do stosunku przerywanego. Natomiast jeśli chodzi o inne te, no to nie, bo w tej chwili nauczanie Kościoła, o ile mi wiadomo, jest takie, że prokreacja, owszem, nadal pozostaje celem współżycia małżeńskiego, ale celem jest również pogłębianie wzajemnych uczuć, a pożycie małżeńskie temu pogłębianiu sprzyja, jeżeli właśnie nie polega na traktowaniu drugiej osoby jako narzędzia do osiągania przyjemności. A natomiast jeżeli dostarcza przyjemności, to znałem takich ludzi bardzo pobożnych, którzy dosłownie od nich samych wiem, że kiedy byli szczególnie zadowoleni ze współżycia małżeńskiego, to potem nawet taką modlitwę dziękczynną odmawiali. No bo to rzeczywiście, to jest też dar Boży, jeśli już w ten sposób do tego podchodzić. Gdyby Pan Bóg nie chciał,
żeby współżycie małżeńskie dostarczało człowiekowi przyjemności, no to by nie dostarczało i tyle. A tu nie tylko człowiekowi, ale również innym gatunkom przyrodniczym ten instynkt taki rozrodczy jest potężny. I to nie ma w tym nic złego moim zdaniem. To jest zgodne z tym, że tak powiem, nakazem, który towarzyszył stworzeniu człowieka, jak to czytamy w Biblii, że bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Rozmnażajcie się. No więc ten nakaz prokreacji, a prokreacji nie ma bez, że tak powiem, współżycia. W związku z tym, skoro tak, no to dlatego w kościele katolickim małżeństwo jest sakramentem. Także obawiam się, że jest pan źle poinformowany z tą talmudyzacją. Pani Ewa Szczepanowska, wspierająca kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Pan Stanisław z tą półką nad głową wygląda jak w kapeluszu. Czy ten, kto robił scenografię, mógłby kiedykolwiek obejrzeć swoje dzieło? No to zapraszam do obejrzenia tym, co robili scenografię. Nie wiem, czy teraz też tak wyglądam z tą półką, czy nie. Ale bardzo przepraszam twórcę i proszę się nie gniewać. Półki nie są mimo wszystko dobrze powieszone. No to nie mam tutaj nic do skomentowania. Niech wnioski wyciągnie scenograf. Cukier kawa. Witam, panie Stanisławie. Od kilku dni nurtuje mnie pytanie, dlaczego tak naprawdę w 1941 roku Japonia nie wsparła Niemców i nie zaatakowała Związku Radzieckiego? No myślę, że dlatego, że Związek Radziecki nic złego Japonii nie zrobił. Nic złego Japonii nie zrobił. Japonia zaatakowała Chiny, że tak powiem, zajęła Mandżurię, ustanawiając tam państewko takie Mandżukuo pod swoją kontrolą z tym cesarzem Puyi. I Związek Radziecki specjalnie tutaj się nie sprzeciwiał. Mimo, że no to leżało to państewko tam Mandżukuo przy granicy sowieckiej. Natomiast Stany ze Stanami Zjednoczonymi było co innego. Przypomnę, jak to było, jak wyglądały stosunki Stanów Zjednoczonych i Japonii na przestrzeni od 1855 roku. Wtedy Japonia była państwem no, anachronicznym, zacofanym na poziomie niemalże średniowiecznym. I Amerykanie, to znaczy komandor Perry, armatami wymusił na Japonii otwarcie na handel międzynarodowy. Armatami. Japończycy odczuli to jako wyjątkowe upokorzenie, ale wyciągnęli z tego wnioski w sposób dla siebie właściwy. Minęło 50 lat i Japonia z anachronicznego, zacofanego państwa, 50 lat później, jako nowoczesne państwo uprzemysłowione, pokonała jedno, rozgromiła nawet, można powiedzieć, jedno z mocarstw europejskich, czyli Rosję w wojnie z 1905 roku. Amerykanie wyciągnęli z tego wnioski. Po I wojnie światowej, w której Japonia była po właściwej stronie mocy, że no, to trzeba z Japończykami uważać i nie dopuścić do tego, żeby się rozwijali nadal w takim tempie, że Japonia rozwijała się nadal w takim tempie. I w tym celu Amerykanie wykorzystali pewien słaby punkt Japonii. Otóż Japonia na swoim terytorium właśnie nie ma żadnych źródeł surowcowych. Nie ma żadnych surowców. Musi w związku z tym importować je z terytoriów zamorskich. I Amerykanie doszli do wniosku, że jeżeli zablokują Japonii dostęp do terytoriów zamorskich, no to będą mogli dzięki temu limitować rozwój Japonii. Tam trzymać ich za gardło, od czasu do czasu im trochę poluzować, żeby się nie udusili, ale tak no, nie pozwalać im, żeby się rozwijali w takim tempie. I Japończycy to zrozumieli.
I Japończycy doszli do wniosku, że jeżeli mieli też ambicje imperialne, podobnie jak Amerykanie, że jeżeli mają realizować te ambicje imperialne, to muszą sobie wyrąbać drogę do źródeł surowcowych mieczem. No i dlatego zaatakowali Stany Zjednoczone, a nie Związek Sowiecki, bo Związek Sowiecki im dostępu do tych źródeł nie bronił, natomiast Stany Zjednoczone jak najbardziej. No myślę, że to jest, przynajmniej mnie przekonuje takie wyjaśnienie. No i tym wyjaśnieniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.